Motywacja, myślenie i zachowanie się powinny być zrównoważone po czterech stronach. Umysł i działanie należą do świata fizycznego, a dusza i pasywność do metafizycznego, lecz nie mniej rzeczywistego. Jeśli bierzesz pod uwagę tylko jedną płaszczyznę dualnego świata, to rzeczywistość się nie podporządkuje. Materialiści zajmują się pokonywaniem przeszkód, które sami stwarzają, a idealiści bujają w obłokach i marzą. Ani jedni, ani drudzy nie umieją pokierować rzeczywistością. Vadim Zeland. Zapraszamy na wspólną podróż po transurfingu rzeczywistości. Możesz rozpocząć z nami już dziś wędrówkę do wymarzonej rzeczywistości, którą sam nauczysz się kreować. Przez 78 dni będziemy Cię inspirować wiedzą i doświadczeniem. Zaprosimy Cię też na kilka webinarów i spotkań w czasie rzeczywistym w naszej zamkniętej grupie na Facebooku. Zapraszamy, link w opisie.